Cześć, witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem, w którym przedstawiam sprawdzone sposoby na to, jak czerpać przyjemność z jazdy rowerem zarówno na krótszych, jak i tych trochę dłuższych dystansach. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i witam serdecznie wszystkich powracających słuchaczy. A jeśli jesteś tutaj nowy, to tym bardziej jest mi miło Ciebie powitać, no i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Pamiętaj, że notatki do tego odcinka są dostępne na stronie internetowej długidystansrowerem.pl/podcast/57. Dzisiejszy materiał jest naszpikowany motywacją do działania. Moim gościem jest człowiek, który w trakcie dekady przejechał ponad 400 tysięcy kilometrów, a w ciągu ostatnich kilku lat co roku pokonuje dystans około 50 tysięcy kilometrów. Aż mnie ciarki przechodzą, kiedy o tym mówię. Długodystansowo na rowerze wcale nie jeździ tak długo, jak mogłoby nam się wydawać, bo na przykład po 8 latach dojechał rowerem na Księżyc. Wyjątkowo twardy charakter. Mimo poważnego wypadku, w którym połamał miednicę kilka lat temu, parę miesięcy później przejechał maraton rowerowy dookoła Polski. To ponad 3000 km. Niesamowity człowiek. Robert Woźniak, bo właśnie o nim mowa, skupił na sobie naszą uwagę po tym, gdy w 2020 roku przejechał ultramaraton Bałtyk Bieszczady Tour na rowerze innym niż wszystkie, to znaczy innym niż wszyscy inni uczestnicy mają okazję jeździć. Mowa o rowerze Wigry 3. Wyobrażacie sobie przejechać nieco ponad 1000 km na rowerze Wigry 3 w jeden weekend? Myślę, że Robert nam o tym najlepiej opowie, zwłaszcza, że jak sam mówi, to wszystko zaczęło się w 2010 roku. Zapraszam na inspirującą, pełną pasji rozmowę z Robertem. Cześć Robert, witaj bardzo serdecznie w moim odcinku podcastu Długi Dystans Rowerem. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Na początek przedstaw się proszę, opowiedz coś o sobie, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień i dlaczego jesteś kojarzony z, no powiedzmy, że z rowerem i z ultramaratonami. Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Robert Woźniak, mam 48 lat. Ilość przejechanych kilometrów ponad 400 tysięcy w ciągu dekady błędnie daje obraz tego, że mój świat kręci się wokół roweru, a tak naprawdę to nie jest on najistotniejszym moim elementem w życiu. Każdego dnia, kiedy wstaję rano, myślę o rowerze, jednakże to muzyka jest, można powiedzieć, najważniejszą rzeczą z rzeczy martwych i ona decyduje o tym, jak postępuję, jak się zachowuję i ona wyznacza cele w moim życiu. Ale rower jest mi bardzo bliski. Super, a jakiej muzyki najbardziej lubisz słuchać? Wiele lat spędziłem w szkole muzycznej, także bliska jest mi muzyka poważna, ale na dzisiejszym etapie to wyłącznie Enigma, Sandra i Phil Collins. Czyli wchodzimy w klasykę tak naprawdę wciąż, tak? Dokładnie. Super. A pamiętasz, ile miałeś lat, gdy nauczyłeś się jeździć rowerem? No to są bardzo odległe lata, dokładnie to pewnie, że się tego nie pamięta, to może było 5-6 latek. To było może nie na sam początku Wigry 3, choć ten rower jest najbliższy moim oczu. To był jakiś rowerek z dwoma kółkami zaczepionymi do tylnego koła. Z kijkiem oczywiście, ktoś mnie z rodziny zawsze popychał i kiedy już jeździłem sam po odłączeniu tych dwóch kółeczek, to właśnie wsiadłem na Wigry czerwone, były też Pelikany, no i często, no wiadomo, to były lata 80, to nie było takich możliwości rowerowych jak dzisiaj i zarówno w samym rowerze, jak i w częściach, to też się jeździło często na rowerach kolegów. Czyli na rowerach wypożyczonych, ale to też miało swój taki walor tego, że można było poznawać różne inne konstrukcje i różne inne rowery i wyczuć, na którym się można czuć lepiej, a na którym
Gorzej, chociaż pewnie w tamtych latach i w tym wieku raczej się na te rzeczy nie patrzyło. Bardziej się chyba po prostu brało to, co w danym momencie było dostępne, co? Tak, dokładnie. Pamiętam kilka lat młodszych moich kuzynów, bliźniaków, którzy dostali po takim samym rowerze BMX-ie. No takie było coś innego, można było terenowo pojeździć właśnie. I tak jak mówisz, jeden kolega miał, pożyczył rower, ale on miał taki, no to trzeba było taki, z takiego korzystać, tak? Ktoś miał waganta większego, no to nie było takiego pola manewru, ale to dawało taką ciekawość, też no pozwalało nam wybrać, tak? Zadecydować o tym, który de facto rower nam najwięcej radości sprawia, przyjemności. Mhm. To kiedy zrozumiałeś, że ultrakolarstwo to jest coś dla ciebie? Jak się zaczęła ta twoja pasja do tej jazdy długodystansowej? Oj, powiem, że to jest daleka droga, bo tak szczerze mówiąc, to między dzieciństwem a młodzieńczością to praktycznie no, rower był, bo wiadomo, no to istniało, ale nie można było mówić o jakiejkolwiek miłości, tak? Jak duży wpływ na zmianę tej sytuacji miał fakt, kiedy, pamiętam, to był rok 1995, kiedy wyjechałem do Warszawy i tam z braku samochodu zakupiłem sobie rower i na tym rowerze poznałem niemalże całe miasto. I nastąpił jeden taki dzień, że tym rowerem, pamiętam, to był górski Giant, Chicago, grube opony, ja nie miałem w ogóle pojęcia, wiedzy na temat, że no nie brałem w ogóle tego pod uwagę, że mogę nawet przysypowego kapcia złapać. Ale wsiadłem na ten rower, wróciłem, przyjechałem z Warszawy do Elbląga, odległość 300 km, przez cały dzień od 6 nad ranem do godziny 20 i się chwaliłem tym wyczynem przez kilka lat. Co jest dla mnie teraz, no mogę praktycznie to na co dzień wykonywać. Ale mimo tej sytuacji nie zmieniła się, to znaczy nie narodziła się moja miłość do roweru. Nie można było o tym mówić, bo później znowu był taki przestój. Ja z tego roweru korzystałem, tak? Ale żeby organizować jakieś wycieczki, nic z tych rzeczy. Dopiero kiedy wróciłem z Warszawy do Elbląga, tu zacząłem ponownie mieszkać, pracować i poznałem środowisko rowerowe z Elbląga, które jest bardzo bogate. Nawet w dniu dzisiejszym, patrząc w skali całego kraju, może nie mamy ze sobą tak bliski kontakt, jak to było kilkanaście lat temu, ale Elbląg według mnie jest bogaty rowerowo. I to miał duży wpływ. Ja chciałem być w tym towarzystwie. Mało tego, poznawałem swoje okolice, bo tak jak powtarzam, kiedyś większość czasu spędzałem poza domem. Jedynie dzieciństwo, ale to też nie miałem możliwości, nie wyjeżdżałem za miasto, tak? Tylko najdalej do pobliskiej wsi rodzinnej. I dopiero jak wróciłem w roku 2001 do Elbląga, to zacząłem to wszystko tworzyć, tak? Czy to mi się podoba, ten kontakt i tak dalej. I powolutku miałem praktycznie jeden rower. No i minęło kilka lat i już zacząłem tak poważnie myśleć i no i tak się zaczęło. Praktycznie od roku 2010. Czyli było to 11 lat temu, tak? Dobrze liczę szybko. Tak, 11 lat temu. Ja miałem przyjechane, ja jeździłem rocznie 2000-3000 km rocznie, co teraz to jest, nie wiem, może kwestia 2-3 tygodni, tak? Jeżeli taki mamy obraz dać. Pierwsze moje 100 km to zszedłem z roweru i no, trzeba było przy mnie lekarza posadzić, czy ja jeszcze jakieś oznaki życiowe daję. To było bardzo trudne dla mnie, ale fakt ten właśnie miał najbardziej istotny znak, że byłem w gronie szerokim rowerzystów. Poznawałem coraz to nowe miejsca, które daleko nie były od Elbląga. To mi się zaczęło bardziej podobać, tak? I te drogi też się wydłużały, te wycieczki. I nie tylko w dzień, nocą. No, podobało mi się to bardzo. A pamiętasz, w którym ultramaratonie wystartowałeś jako swój debiut? Tak, to był rok 2010 właśnie i to był Bałtyk Bieszczady. To była pierwsza edycja, bo poprzednie były pod nazwą Imagisu. I właśnie w 2009 roku kolega, którego serdecznie pozdrawiam, Marecki, zaproponował, jak on, ja myślę, że on też, my najwięcej czasu ze sobą w tamtym okresie właśnie spędzaliśmy i on zauważył właśnie, on wiedział już dawno,
że on to lubi, tak? Ale być może ja też jakieś takie sygnały bodźcowałem od siebie, że on wiedział, że ja też to lubię i spytał się mnie, czy nie wystartujemy w tym Imadzisie. No i ja powiedziałem od razu, tak. I to był rok 2010. I stanąłem na starcie, emocje były potężne. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie robiłem, nie miałem pojęcia, bo to jest i przejechać jeden dzień, jedną noc, a pomnożyć to przez razy trzy, no nie wiedziałem, ale najważniejsze, że się tego nie bałem, tak? Ja można powiedzieć, że w tamtym okresie, co teraz inaczej do tego podchodzę, ale w tamtym okresie poddałem się tej sytuacji, nie ze względu na to, żeby to wytrzymać, ale spróbować, tak? Czy w ogóle mi się uda coś takiego zrobić? No i udało się. No i super. Rozumiem, że w limicie czasu się zmieściłeś. Tak, przyjechałem. Bodajże to było 57 godzin. Ja się totalnie męczyłem. I nie, do dnia dzisiejszego, kiedy mam ukończonych 8 edycji, nigdy nie spałem na tym maratonie. To też była moja taka zasada, żeby to przezwyciężyć. No i wystartując, kiedy wystartowałem jednego dnia nad ranem, to byłem trzeciego dnia w południe. To były pełne dwie noce bez spania. To było dla mnie mega trudne, ale jednocześnie wzmocniło mnie, pokazało, że mój organizm jest w stanie to wytrzymać i to się oczywiście poprawiało, tak? Bo niejako ten maraton był z marszu. Wystartowałem z marszu na rowerze, pierwszym rowerze szosowym, kiedy praktycznie no też nie miałem możliwości sprawdzenia, nie miałem wiedzy, jak się zachowywać, nie miałem wiedzy na temat napraw, te podstawowe to tak oczywiście, ale z typu, nie wiem, regulacją przyrzutek, to nie wiem, czy bym sobie poradził. No ale nic takiego się nie wydarzyło złego. Nigdy, godne podkreślenia uwagi jest, że nigdy na tych maratonach nie złapałem kapcia. Ale to może z tego względu, że zawsze zakładałem wszystko nowe, opony nowe, dętki nowe i zawsze dbałem o to, żeby ten sprzęt właśnie na starcie był. To jest cenna lekcja jakości. I to nie tylko wśród ultramaratończyków, ale też wśród turystów, którzy jeżdżą na przykład na wielomiesięczne wycieczki. Oni też przed swoimi wyprawami przecież przygotowują bardzo szczegółowo, sprawdzając swój rower, między innymi też wymieniając opony i dętki. No dobrze, w 2010 roku pierwszy raz przejechałeś swój ultramaraton, był to Bałtyk Bieszczady Tour, ale tak się akurat złożyło, że równo 10 lat później, czyli w 2020 roku, też przejechałeś Bałtyk Bieszczady Tour, to był twój ósmy chyba start, tak? Czy siódmy? Siódmy start, ale jeden pierwszy... był podwójny. Jeden był podwójny, okej. Okay. Ale był to pierwszy w historii nie tylko twojej, ale ogólnie w historii też całego maratonu, że ukończyłeś go na rowerze Wigry 3. Jak to się stało? Skąd taki pomysł? Wszystko zaczęło się właśnie od roku 2010. Jak ja zaliczyłem ten pierwszy maraton, to już wiedziałem, że mam takie serce ultramaratończyka i chciałem w tym być, chciałem w tym istnieć, na dłuższą skalę i sobie wymyśliłem księżyc. Zrobiłem sobie plan dekady na 10 lat, że przejadę odległość 384 403 km. I to miało ogromne znaczenie w sensie patrzenia na Wigry 3. Wigry 3 w roku 2018 był niejako moim prezentem z nagrodą, ukoronowaniem właśnie tego cyklu ukończenia jazdy drogi z Ziemi na Księżyc. Bo to zrobiłem 15 listopada w roku 2019. I to miało być moje ukoronowanie i tak się stało. Praktycznie nie miałem czasu ani możliwości, że tak powiem, no, musiałem kupić gdzieś to Wigry 3, znaleźć na rynku, ale jeżdżąc, poświęcając wiele godzin jazdy codziennej, no nie miałem takiej możliwości, żeby, nie wiem, pojechać. Umożliwił mi to, o ironię, wypadek, który miałem w 2018 roku. Zwykłe złamanie kostki, noga w gipsie i byłem nieuruchomiony. Komputer, rynek znalazłem. Zależało mi na tym, żeby on był najstarszy. Rok 1979,
Oczywiście musiałem nowy lakier położyć, nowe części typu koła, opony, dętki, ale no, to była dla mnie oznaka dzieciństwa. To była nie tyle nagroda też za ten księżyc, co też, tak sobie tłumaczyłem, powrót w przeszłość, czyli powrót do dzieciństwa. No i to mi się bardzo piękne wydawało. Ciekawa idea. Tak, a znając to, że miałem już organizm przygotowany do trudnej jazdy, no to powiedziałem sobie, że zrobię, bo dla mnie mam ogromny szacunek do swoich rowerów i dla mnie ta miłość powinna działać w dwie strony. Także ja chciałbym też dać coś od siebie, tak, żeby ten wszystkie rowery jako niejako, każdy był w innych miejscach, ale żeby, no wiadomo, nie przeżyję tego, ale ja to sobie tak tłumaczyłem, że coś od siebie też chciałem dać. Może nie tyle, że pokazać, że to trudne jest, że warto, co mi bardzo sprawiało radość, wyjątkową radość siedzenia na tym rowerze, bycia z nim i bycia właśnie w takim miejscu. Ja tej drogi, gdyby ta droga cała nie nazywała się Bałtykiem Bieszczady, to może nigdy bym jej nie przejechał w całości. To też ma duże znaczenie, że ten cały maraton jest dla mnie kultowy i mam dla niego ogromny szacunek. Choćby z tego względu, że to był pierwszy, który udało mi się zrealizować, tak? Trochę się zasłuchałem i aż mnie zatkało, bo nawet nie wiem, co mógłbym tutaj odpowiedzieć. Rzeczywiście, wiesz co, chylę czoła za to, ile poświęcasz. I to nie tyle, że poświęcasz samego siebie, ale też rzeczywiście to, co rower tobie oddaje, to ty chcesz też tym rowerom swoim też w pewien sposób oddać, w pewien sposób docenić to, że te rowery ciebie są w stanie zawieźć tak tam, gdzie sobie tego wymarzysz. Bardzo mi się podoba takie podejście i naprawdę z mojej strony ogromny szacunek. A powiedz mi, tak porównując przejazdy Bałtyk Bieszczady Tour na rowerach szosowych w porównaniu z jazdą na Wigry 3, było trudniej czy po prostu inaczej? Jak byś to określił? Jakie były twoje wrażenia? To jest całkiem, nie można tego porównać w żaden sposób. Ja powiem tak, w przeciwieństwie do innych rowerów, od tego roweru nie miałem prawa, powtarzam, nie miałem prawa niczego wymagać. Ja mogłem na niego tylko grzecznie usiąść i zacząć jechać. Nie mogłem być na niego zły, nie mogłem się denerwować i powtarzam, no niczego od niego nie oczekiwałem. Ja wręcz dla mnie to moja rola polegała na tym, żeby tylko na niego usiąść, tak? Ale sobie tak to tłumaczyłem, bo dla mnie to on był bohaterem i praktycznie od niego wszystko zależało. Wszystko. On nie ma żadnej geometrii, tak? Na nim nie można mówić, że się utrzyma jakąś prędkość. Ja się potrafiłem rozpędzić do 30-35 km na godzinę, ale ja w tym momencie byłem zmuszony do przestania pedałowania i ta prędkość musiała mi się zmniejszyć do co najmniej 20 km, żebym mógł zacząć ponownie pedałować. Tu nie ma możliwości takiej stabilnej jazdy równej, tak? Ktoś z boku mógł patrzeć, o, szybko jedzie, przyspieszenie jakieś, nieprawda. Ja musiałem, czym przyspieszałem, to później musiałem zwalniać, bo on nie ma przerzutek, on miał nowe opony, tak, nowe dętki, no to musiało być nowe, tak? Nowe siodełko, no ale de facto on nie ma przerzutki, nie był ulepszony jakoś technicznie, to jest normalny rower Wigry 3. Niczym szczególnym się nie wyróżniał, tak naprawdę jechałeś na historycznym rowerze. Tak, dokładnie i pozycja siedząca. Nigdy tego nie robiłem, ja się dosłownie czułem, ja wiedziałem, że na co stać moje ciało, tak, ale też to było mylące, bo nigdy nie przejechałem 1000 kilometrów w takiej pozycji, jak na Wigry 3. No i właśnie o to chciałem ciebie zapytać, jak twoje ciało zniosło taką wycieczkę na tym rowerze? No bo przecież od co najmniej tych 10, jeśli nie 20 lat, twoje ciało jest przyzwyczajone do pozycji na rowerze szosowym, a tu raptem siadasz na siodełku, które raczej przypomina kanapę, bo jeżeli dobrze kojarzę, to pewnie jeszcze pod siodełkiem są sprężyny. Rower przeznaczony zupełnie do innego typu jazdy, innej formy rekreacji z wykorzystaniem
pedałowaniem roweru. To jak to twoje ciało zniosło tą wycieczkę? Ja kiedyś sobie tłumaczyłem tak, że na rowerze, nawet jak mi jest trudno, to jakoś to zniosę. Zniosę jazdę w deszczu, w mrozie, w silnym wietrze. Pieszo może bym tego nie uczynił, ale tak sobie tłumaczyłem, że na rowerze to wszystko zniosę. Tutaj było no trochę inaczej, bo nawet siodełko ktoś zobaczy, o, drogie, klasowe, nie będę reklamował, ale no ile można siedzieć nawet na takiej kanapie, no to kurczę, to też tyłek będzie bolał, tak? I powtarzam, nigdy moje mięśnie nie były w takiej pozycji. Pedałów też nie miałem, to jest warte podkreślenia uwagi, że nie miałem w spedach. O, zaznaczę jeszcze jedną sytuację, że nie przygotowywałem się do tego, nawet się bałem przygotowywać ten, sprawdzać rower na długie dystanse. Praktycznie zrobiłem jedną wycieczkę do Gdyni o odległości 100 km i drugą do Iławy, w dwie strony 200 km i po tej wycieczce właśnie te takie najbardziej oryginalne pedały, które są w Wigry 3, one mi się rozleciały już. Ja dojechałem do Elbląga, ale one już mi się rozleciały. Także musiałem użyć zwykłych, normalnych, ale nie w spedach. Żadne progi, żadne udogodnienia, tak? I też się bałem właśnie, że jak założę Adidasy, to musiałem mieć z grubszą podeszwą, bo zdawałem sobie sprawę, że jeżdżąc na co dzień w butach karbonowych, gdzie podeszwa mi się nie ugnie nawet na milimetr, to tu miałem wiele kontuzji właśnie w przeszłości, jeżdżąc w gorszych typu butach, a zwłaszcza w Adidasach, tak? Kiedy mi się stopa uginała, to mi to wywoływało potężny ból, tak? Nawet po godzinie, po dwóch. I tu się bałem też tego, że jeżeli ta stopa nie będzie stabilna, to coś się stanie, no. Ale reasumując, to właśnie bardziej się bałem o to, żeby ten rower mi się nie rozleciał, tak przysłowiowo mówiąc. Okej, generalnie jakby podsumowując cały twój przejazd na rowerze Wigry 3, wspominasz na pewno bardzo pozytywnie. Na pewno były to zupełnie inne doznania i zupełnie inne doświadczenia w historii twoich startów w tymże ultramaratonie. Jak zapewne podczas każdej z edycji, zapewne każda edycja wnosiła coś nowego dla ciebie. Ale gdybyśmy teraz wrócili do tego roku 2010, kiedy debiutowałeś i podszedłbyś do tego swojego pierwszego startu z całym tym bagażem doświadczeń, który masz już do dnia dzisiejszego, jakie miałbyś rady dla początkujących ultramaratończyków? Czy to pod kątem przygotowania samego sprzętu, pod kątem logistyki, co ze sobą zabrać, jak się odżywiać na trasie i co robić w chwilach kryzysu? Tak, patrząc na całokształt tego, co dokonałem, to tak w rozmowach, w luźnych rozmowach z kolegami, to często słyszę właśnie: Robert, ty nikomu nie doradzaj, bo praktycznie to, co ja robię i ktoś by się miał na mnie wzorować, to tak szczerze mówiąc, to może nie pogorszyłby swoją sytuację, ale dla mnie, ja to odczuwam inaczej i dla mnie był organizm najważniejszy i ja może nie wszystko robiłem zgodnie z definicjami, które mi nawet inni koledzy powtarzali, jak mam się zachowywać, bo oczywiście też się kiedyś pytałem i doradzano mi, ale teraz podchodzę do tego w taki sposób, że za tą tytaniczną pracę, którą wykonałem, to ja organizm nagradzałem w każdej chwili. Kiedy mi się zachciało to jeść, to ja się zatrzymywałem, jadłem to, piłem to. Oczywiście, jeżeli wezmę pod uwagę udział w ultramaratonach, potrafiłem się powstrzymać z piciem napojów gazowanych, które uwielbiam, ale wiedziałem, że one mi przeszkodzą i to było dla mnie bardzo trudne, ale potrafiłem się z tym powstrzymać. Ale jeżeli chodzi o jedzenie, to dosłownie, no, też były to kontrolowane rzeczy, tak? Nie mogło być takie, no, skrajne, jeżeli chodzi o smak, na co mogę sobie pozwolić na co dzień, ale szczerze mówiąc, nie przywiązywałem do tego uwagi. Zawsze jadłem to, co mi w danej chwili smakowało, co mi odpowiadało, co na co dzień lubię i to samo z piciem było. Choćby, nie wiem, na zakładanie stroju. Teraz praktycznie nie ma możliwości, że miałem na maraton 10-dniowy brał jakikolwiek inny strój, tak? Tylko z punktu widzenia tak osoby z boku, jeżeli ona popatrzy, jeżeli w 10 dni
i nocy jestem tak samo ubrany, no to nie, w którymś momencie jest dyskomfort, tak? I ja za to, żeby mieć cieplej w nocy, potrafię znieść te większe ciepło w dzień, tak? Ale dla mnie było najważniejsze, żeby nie marznąć w nocy i żeby nie zabierać dodatkowo. Owszem, mógłbym się lżej ubrać, ale wtedy musiał wziąć coś dodatkowego, żeby ubrać się nocą, tak? Już wolałem z tego zrezygnować, dlatego w zamian za to, żeby nie brać rzeczy, bardziej byłem ubrany, za bardzo byłem ubrany podczas dnia, tak? I mogłem się przysłowiowo gotować. I z punktu widzenia osoby drugiej, ktoś by powiedział, że jego to organizm nie zniesie. Ja byłem pewien, że no był dyskomfort oczywiście, ale ja wiedziałem, że mój organizm jest na to przygotowany, tak? I dla mnie zbędne są oczywiście podstawowe rzeczy, które zabiorę, to tak, ale nie żadne sakwy teraz, czego nie robiłem kiedyś na początku, bo wiadomo, miałem nawet dodatkowe buty brałem, co teraz dla mnie już w ogóle nie jest do pomyślenia, tak? To się ewoluowało, zmieniało, ale no jakby ktoś tak z boku miał brać ze mnie z tego powodu przykład, to nie wiem, trzeba znać bardzo dobrze swój organizm, tak? Dosłownie. Czyli najlepszą sztuką na to, żeby poznać swój organizm, to jest po prostu dużo jeździć, tak? Ta fraza często się powtarza w środowisku ultrakolarskim, gdzie jeżeli ktoś początkujący właśnie pyta, jak się przygotować, na co zwrócić uwagę, no to wszyscy, no nie chcę generalizować, ale w większości przypadków słychać to sformułowanie, że po prostu trzeba dużo jeździć. I to, o czym ty mówisz, to rzeczywiście potwierdza się po raz kolejny, no bo jak inaczej można przetestować na swoim organizmie, że po przejechaniu 200, 300, 400 kilometrów picie napojów gazowanych będzie szkodziło, bo po prostu, nie wiem, brzuch będzie rósł, będzie robił się twardy, czy będą jakieś wzdęcia, które po prostu w sposób fizyczny będą utrudniały pedałowanie. Tak, na to też mi zwracano uwagę. Jak mam właśnie trenować na początku, zastanawiałem. Masz jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć, tak? Nawet w takich trudnych chwilach, bo ja nie mogłem tego traktować tak, że na przykład nie da się nauczyć jazdy w deszczu. Nie da się nauczyć czy tolerować jazdy w mrozie, tak? Niech mi nikt nie powie, że można się tego nauczyć. Nawet jeżeli ja poświęcałem temu bardzo dużo czasu, nigdy się tego nie nauczyłem. Ja nawet nie mogłem tego, tłumaczyłem sobie tak, że nie mam prawa tego zaakceptować, tolerować, bo to też mi się tak jakoś źle wydawało, tak? Ja tłumaczyłem sobie do dnia dzisiejszego już w końcowej fazie w taki sposób, żeby to przeniknąć to wszystko, tak? Żeby się nie gniewać, nie denerwować, żeby to mi nawet sprawiało przyjemność, żeby najtrudniejsze, mówią, to zejść do piwnicy czy do garażu, wziąć rower i usiąść. Później już jest wszystko, jak już ktoś ruszy, to jest nagle się okazuje, że to jest łatwe, tak? Że to są też takie pierwsze momenty wyjścia gdzieś z punktu kontrolnego. Wielokrotnie widziałem w punktach na trasie, głównie Bałtyku, Bieszczady, że ludzie rezygnują, tak? On jest załamany, bo deszcz pada. No ale to jest to pierwsze uczucie, ta pierwsza chwila. I to właśnie trzeba jeździć non-stop, bo też się nie da. Ja jeździłem praktycznie bez względu na pogodę, tak? Wiadomo, pilnowałem tej pogody, kontrolowałem, bo wiadomo, to też było uzależnione od roweru, tak? I od ubioru, jak się ubrać. I czasem właśnie jak jeździłem nocą, było potężnie zimno, nawet latem. I rano ktoś mnie widział o 10:00, Robert, czemu ty taki jesteś ubrany? No to tłumaczyłem, że no całą noc jeździłem i jeszcze nie zjechałem do domu, tak? I to właśnie, to mnie jakoś utwierdziło i w tym przekonaniu, że no nie da się tego nauczyć. To trzeba przeniknąć to, wgłębić się i traktować jako normalną rzecz. Czyli tak naprawdę przyzwyczaić organizm do takich doznań, bo rzeczywiście nauczyć się chyba tego faktycznie nie da, bo też ciężko byłoby taką regułkę znaleźć, że nie wiem, jak jest na przykład plus 4 stopnie i wilgotność na poziomie 75% plus lekka mrzawka, to wtedy musisz ubrać rękawiczki takie, a nie inne, bo dzięki temu będziesz miał odpowiednią temperaturę palców dłoni. No tak się nie da
schodzimy tutaj, myślę, zbyt na taki temat, zbyt matematyczny, a i tak jeszcze do tego trzeba dodać to, że każdy z nas inaczej odczuwa różne bodźce z zewnątrz. Jednemu będzie cieplej, innemu będzie zimniej. Każdy ma też inną przemianę materii, więc jakby też podsumowując ten temat, myślę, że się ze mną zgodzisz, że oczywiście trenować w tych warunkach trzeba, ale nie po to, żeby się tego nauczyć, mówiąc tak dosłownie, ale żeby zmierzyć się z tymi warunkami, dać taki bodziec organizmowi, żeby organizm się po prostu do tego w pewien sposób przyzwyczaił, żeby nie było tego zaskoczenia podczas udziału właśnie w ultramaratonie. W maratonie Bałtyk Bieszczady rok, pamiętam, był to rok 2012. Od startu do Bydgoszczy ciągle, nieustannie padał deszcz. Ja byłem cały przemoczony. Dla mnie ja mogłem jeździć długo w deszczu, ale stawiałem sobie taki warunek, że jeżeli usiadłem do posiłku gorącego po całym dniu jazdy, to ja musiałem siedzieć suchy, czyli być w suchych ubraniach. I pamiętam, że wtedy właśnie to był drugi, bodajże trzeci maraton. No to jeszcze miałem na tym pierwszym punkcie kontrolnym, ja się tłumaczyłem, że po całym dniu nałożę te suche ubrania i pojadę dalej. No to mi tylko dało to, że zjadłem ten posiłek w suchym ubraniu, wyjechałem i znowu padał deszcz. I dojechałem do Iłży, było 700 kilometrów. Wszedłem mokry, zjadłem kolację mokry i pozostało 300 kilometrów, najtrudniejsze 300 kilometrów, też w deszczu. I tego, jak wychodziłem z rowerem na stacji benzynowej, jeszcze będąc pod dachem, tej myśli nie zapomnę w sobie do końca życia. Ja nawet nie miałem wątpliwości. Wiele osób już rezygnowało choćby z tego powodu, że nie mieli możliwości pobicia swojego rekordu czasowego. Już im na tym nie zależało. Ja w ogóle tego nie brałem pod uwagę i też nie chciałbym być, nie wiem, że tak, no wywyższany. Dla mnie było to normalną rzeczą, musiało być normalną rzeczą, że ja tam dojadę. I powiedziałem sobie, owszem, to będzie moje najtrudniejsze 300 kilometrów, ale ja przyjadę, bo przecież ta noc minie. Ja właśnie się bałem tego uczucia, że skoro teraz zejdę z roweru, a następnego dnia się obudzę nad ranem i poczuję, kurczę, no przecież ja mogłem być już w tym momencie na mecie. Ja się właśnie tego uczucia bałem, że stracę, że to wpłynie nawet negatywnie na moje dalsze rowerowe życie, tak? I nie chciałem, żeby ktoś właśnie... Dla mnie była to normalna rzecz. Niegodna uwagi z punktu widzenia osoby postronnej. Ja sobie powiedziałem, to będzie moje najtrudniejsze 300 kilometrów, ale ja tam dojadę. Ja chcę być z tymi osobami, którzy też tam przyjadą, będą i choćbym nie dbałem już wtedy o czas. Ja de facto pobiłem swój kolejny, trzeci bodajże rekord. Tam no godzina, dwie, ale to nie było brane pod uwagę, tak? Ważniejsze było dla mnie to, że ja wyjechałem na metę i byłem po raz trzeci z osobami, z ludźmi, z którymi chciałem być właśnie w tamtym miejscu, a nie tutaj. Także to była niejako moja siła, tak? Że ja zawsze brałem to pod uwagę. Nie powiem, że dla mnie nie istniało słowo kryzys. Nie wiem, co to znaczy odcięcie prądu i wiadomo, co, nie każdego dnia wyjeżdżam o 5 rano z uśmiechem na twarzy. No przepraszam, no, ale jeżeli zima, jest ciemno, no nie da się czerpać o tej porze codziennie radości, tak? Ale to nie znaczy, że jest jakiś kryzys. To nie można brać tego pod uwagę, bo zawsze tłumaczyłem sobie to, że jeżeli gdzieś w tyle głowy będę miał jakieś, nie wiem, chwile zawahania, to nic mi się nie uda. Mało tego, w tym właśnie całym, wszystkich ultramaratonach, ten pierwszy maraton dookoła Polski w roku 2013 miał niebagatelne znaczenie, bo ja wręcz sobie tłumaczyłem to, że jeżeli ja tego nie przyjadę w limicie czasu, to zsiadam z roweru i nie to, że się nie nadaje dalej, tylko nie będę miał po prostu motywacji. To będzie na mnie zbyt duży ciężar, żeby go nosić przez kolejne 4 lata. Ja się wręcz bałem tego uczucia. No, przejechałem i do dnia dzisiejszego jeżdżę. No nie wiem, czy bym spełnił to swoje obietnice, ale to było dla mnie bardzo ważne. Tak? Ja sobie w ten sposób to tłumaczyłem. 4 lata, właśnie ten 2010 rok, to był efektem tego, że ten maraton w 2009
poprzedzająca edycja, ja byłem, no gościłem na trasie, nie wiem, kilka osób było zaledwie. I jak zobaczyłem blisko mojego domu, to widząc ich wtedy, pomyślałem, kurczę, jak ja bym chciał być, no to przecież był jeden, wtedy był najdłuższy maraton w Polsce, tak? I powiedziałem sobie, przejadę, z nimi przejechałem wtedy bodajże, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów i to było dla mnie mistrzostwo świata, już na więcej nie miałem siły, ale sobie powiedziałem, że za 4 lata ja będę tutaj z wami i dotrzymałem tej obietnicy. I się udało. Jesteś kolejną osobą, która potwierdza w tych swoich wypowiedziach, że podczas ultramaratonów, czy ogólnie podczas takich długodystansowych jazd, jakby nie patrzeć, jazd na czas, poza dobrym przygotowaniem fizycznym, też bardzo dużą i ważną rolę odgrywa to, co siedzi w naszej głowie. I z tego, co opowiadasz, tak rysuje mi się taki wzór na, może nie na sukces, ale na, tak żeby skategoryzować w pewien sposób osoby, które mają większe szanse na to, żeby z powodzeniem osiągać sukcesy w ultramaratonach, to jest to, że takie osoby przede wszystkim powinny cechować się takim spokojem i bardzo dużym rozsądkiem i wielką siłą wewnętrzną i motywacją do walki przede wszystkim z samym sobą. Ja powiem tak, no ilość kilometrów i spędzonego czasu, który poświęcałem praktycznie nie mogłem, ja wręcz nie mam talentu. Ktoś by z boku powiedział, że nie mam talentu do szybkiej jazdy, ale dla mnie to też najważniejsze było, że nie sztuką jest gdzieś pokonać, przejechać dystans 500 kilometrowy, usiąść w fotelu i zasnąć. Nie. Ja potrafiłem robić przed pracą 300-400 kilometrów przez całą noc i wiadomo, byłem, tłumaczyłem sobie tak i czułem się normalnie zmęczony, tak? To się odbijało na trasie, bo wiadomo, ten spokój musiał być. Czasem się jedzie z potężnie silnym wiatrem, gdzie prędkość można rozwinąć, nie wiem, do 40-50 kilometrów, a to samo można jechać 30 bez żadnego wkładu wysiłkowego, tak? Tylko że jeżeli trasa będzie tak, że się zaraz zawraca i będzie później pod wiatr, to te siły będą. To musi być naprawdę wielki spokój. Bo powtarzam, można do jakiegoś 200 kilometrów przyjechać, nie wiem, pół godziny później, godzinę później, ale później można nawet 800 jechać, 1000, półtora i więcej, tak? A ktoś, kto mnie wyprzedzi na odcinku, no to ile razy takich przypadków jest, że gdzieś w połowie trasy ktoś rezygnuje, prawda? Ostatnio miałem, z kolegą jechałem, rozpocząłem pasmo górskie, mieliśmy razem jechać, no wyprzedził mnie, nie miałem sił w ogóle, ale nawet nie próbowałem dogonić, to była ta mądrość, tak? Ale z drugiej strony, no też człowiek by chciał, tylko to może się, nie wiem, jeden błąd można popełnić przy jeździe na szybko. Co innego jest, nie wiem, jazda obok, w okolicach domu, tak? To zawsze, no mogę sobie nawet sprawdzić swój organizm, nie? Nigdy nie będę tego przekładał. Czasami, no nawet się smuciłem, że może tak za bardzo bezpiecznie podchodziłem do tych ultramaratonów, jeżeli chodzi o te prędkości, że praktycznie w skali 10 dni, że jednej nocy nie przeznaczyłem na ten rower, ale z drugiej strony, no też się zastanawiałem, że no dla mnie było najważniejsze ukończenie, tak? To było priorytetową sprawą dla mnie. Ukończyć w limicie. I to wszystko było tak zaplanowane aż do perfekcji. Mógłbym zaryzykować. To prawda. Ale bardziej kładłem na to nacisk, że ta mądra, pozytywnie nastawiona głowa więcej mi da sił niż te mięśnie, które mogą się w danej chwili w jednej minucie pomylić. I tego się najbardziej bałem. Ta umiejętność kalkulacji na chłodno i znajomość swojego organizmu ma bardzo duże znaczenie. I znowu o tym, że jesteś jedną z takich osób, która bardzo dobrze zna swój organizm i jest bardzo zmotywowana do tego, żeby osiągać coś, co osobie postronnej wydaje się być nie do osiągnięcia, jest przypadek twojego wypadku w 2017 roku, kiedy to w marcu doznałeś wielu licznych złamań.
Szamań. A niedługo potem wsiadłeś na rower i przejechałeś maraton rowerowy dookoła Polski. Mógłbyś nam, czy naszym słuchaczom, przybliżyć trochę kuluarów tej całej sytuacji, poczynając od wypadku? W drodze to była droga na Księżyc, tak ogólnie to byłem w tej dekadzie, słynnej dekadzie, i musiałem sobie niejako wymyślać takie podcele. To nie wystarczyło jeździć w okolicach domu. Ja wtedy rozpocząłem okres w tym roku 2017 dojeżdżanie do tak zwanych ulic księżycowych na terenie całej Polski. I to właśnie była taka jedna z moich wycieczek w rejonie Wielkopolski. No zabrakło mi niewiele, bo 14 kilometrów to się wydarzyło przed domem. Pogoda idealna. Wieczór, godzina 17:30, sucha nawierzchnia, ruch nieduży. No zdarzyło się jak zdarzyło. Świadkowie twierdzili, że samochód przejechał po moim ciele dwoma swoimi kołami. Ja nie straciłem przytomności ani na chwilę. Pierwsze co to uświadomiłem sobie, roweru przy mnie nie ma, buty wypięte ze stopy gdzieś leżały obok, ja siedziałem i tak w jednej chwili poczułem, że mam władz w rękach, nogach, no ale niestety nie mogę podnieść ciała, no tylko jedynie co mogłem siedzieć. I to było jeszcze, nie było złe, bo praktycznie po 3-4 minutach ja już byłem w karetce. Powtarzam, to było niejako też, z jednej strony się cieszyłem, że nie utraciłem tej przytomności, ale to nie chodzi o to, że mi trudno się o tym mówi, ale no nie zapomnę tego do końca życia, tego uczucia, tego bólu, tego powtarzania co kilka sekund, kiedy to się wreszcie skończy. To był taki dyskomfort emocjonalny wewnątrz całego ciała, że nie miałem dosłownie siły na nic. Myśli przychodziły, tak? Co będzie dalej z rowerem, bo nie oszukujmy się, no tak prawdę mówiąc, na samym początku to nie miałem świadomości tego, na ile mnie ta sytuacja wyeliminuje z tego świata rowerowego. Tłumaczyłem sobie, że właśnie wręcz przeciwnie, że to, że jestem aktywny sportowo, że mogę jakoś wrócić do tego sportu. No i się jakoś udało. Rehabilitacja trwała. Wszystko było dosłownie w przyspieszonym tempie. W samym szpitalu to był okres 2 tygodni. Wypisany byłem w stanie dobrym. To znaczy posadzono mnie na łóżko i dalej nie mogłem poruszać ani nogami do góry, ani tułowiem. Jak leżałem na wznak, tak leżałem. Tak musiałem spać, jeść i wszystko było w poziomej pozycji, tak? No i przyspieszony termin rehabilitacji. Ja prosiłem, wręcz wymuszałem na lekarzach, że już mogę, że jestem w stanie. Poruszałem zwykłe poruszanie palcami. I no, robiłem co się dało, żeby to ciało zmuszać do życia, że tak powiem. No i się udało. Pozwolę sobie zapytać, czy jak leżałeś w domu, to rodzina zrobiła tobie tą przyjemność albo właśnie nieprzyjemność i miałeś swoje rowery na oku, czy nie? Czy dali tobie od tych rowerów? Nie, na razie tego nie chciałem tak świadomie. Świadomie nie chciałem, bo dla mnie najważniejsze było to, że ja o własnych nogach wrócę do domu i zejdę do piwnicy i zobaczę tam, gdzie one są. To było dla mnie właśnie, nie żeby mi przynieść. Dla mnie było to ważne, że ja wrócę do nich o własnych siłach, tak? Że ja uczynię wszystko, żeby one tam, gdzie są, niech pozostaną, a to moja rola ma polegać na tym właśnie, że ja mam teraz dać od siebie tyle siły, żeby właśnie przyjść do nich i powiedzieć tak, jak nie wiem, no jakby się nic nie stało, żeby to było tak, jak dokładnie. I móc z tymi rowerami porozmawiać. Ja potrafiłem już, jak byłem tu u siebie w domu, wróciłem, bo byłem pod opieką siostry i mamy w domu rodzinnym, to jeżeli już tu mogłem funkcjonować, mogłem sobie pójść do sklepu, choć chodziłem cały czas o dwóch kulach, to ja więcej czasu spędzałem w piwnicy, tak?
Ja nie potrafiłem wyczyścić łańcucha, naprawić go, bo mi to, na to siły nie pozwalały. Ale samo zamoczenie szmatki w wodzie, w jakimś płynie i polerowanie tych rowerów, czy no przestawianie ich z miejsca na miejsce, co też było dla mnie trudne, no to mi sprawia taką ogromną radość, że no nie da się tego opisać. Coś przepięknego. Po prostu rowery tego się domagały. Czekały na twoją rękę, a nie kogoś innego. I znowu udowadniasz, że tutaj bardzo silna głowa też ma znaczenie. No, jak to w całym życiu, tak? Ale to ja zawsze wyszukuję tego typu zdarzenia, które tak wręcz namacalnie pokazują, ile siły siedzi w tej naszej głowie. No ale okej, w tym marcu miałeś wypadek, a w sierpniu jeszcze tego samego roku, 5 czerwca, tak mam zapisane, 5 czerwca wsiadłeś na rower po to, żeby w sierpniu wystartować w maratonie dookoła Polski. Zakładam, że nie było to nic bardzo przyjemnego w kontekście pewnie odczuwania wszelkich nierówności, wszelkich niedoskonałości na nawierzchni, no bo zakładam, że twój organizm wciąż był w trakcie regeneracji i zbierania sił po całym tym wypadku. Ja to tłumaczyłem sobie tak, że owszem, ta przerwa musiała niekorzystnie wpłynąć na mój organizm pod względem takim, że no każde wzniesienie to moje całe ciało, ten ból to przenikał od stóp aż po szyję, tak? Każde uderzenie, no ale sobie tłumaczyłem, kurczę, przecież ja kiedyś umiałem to robić. I nie bałem się tyle tego wysiłku, że to będzie trudne, że muszę, nie wiem, nacisnąć mocniej pedały, co właśnie to, że jak mój organizm zareaguje po nowym kontakcie z rowerem. I tak było, że to było najtrudniejsze. Gdybym, no ja nie miałem możliwości w późniejszych wypadkach, chorobach, mogłem siedzieć tak na trenażerze, z czego nie korzystałem nigdy i mogłem być w takiej całej pozycji rowerowej. Tutaj nie miałem takiej możliwości, dlatego to było takie, jakbym zaczynał od nowa, tak? Ale jednak w tej głowie, ta głowa moja najmądrzejsza miała to wszystko, że ja już wiele rzeczy dokonałem, za które się szanuję, doceniam i nie może to zniknąć tak z dnia na dzień. Tak to sobie tłumaczyłem. I to mi dawało tą siłę i praktycznie mogę powiedzieć, że głową oszukiwałem swoje ciało, że się nic nie stało, że to, co jest dzisiaj, to było wczoraj, przedwczoraj, że ma przerwa, to nie ma znaczenia. I praktycznie no, swoim umysłem starałem się, co nie uważam za złą rzeczą, oszukiwałem całe ciało fizyczne, które nie miało prawa myśleć, że jest coś nie tak. Że jest wszystko dobrze, że nie wiem, może to jest jakaś tam mała chwila słabości, mały dyskomfort, tak, ale jutro już jutrzejszego dnia będzie lepiej, będziemy silniejsi. I tak z dnia na dzień, ten okres tak, gdybym zaczął od początku, to może on by był dłuższym, tak, w okresie rozpoczęcia, ale jakoś to no, szybciej przeszedłem przez ten okres. Czyli pewnie było tak, że ta przyspieszona regeneracja i rehabilitacja trwająca możliwie krótko, patrząc w perspektywie tego, jakie miałeś obrażenia, tak naprawdę tylko i wyłącznie zaprocentowało szybszym powrotem do pełnej sprawności, do tego, że mogłeś wsiąść na rower. Dobra, może przejdźmy do... Cały czas mówimy o historii. Przejdźmy może na tym do tego, co będzie w przyszłości. Jakie masz plany startowe na ten rok? Planuję uczestniczyć, co mi się nie zdarzyło w poprzednich latach, nigdy. Bo chciałbym zaznaczyć, że już bardzo dawno sobie obiecałem, że będę uczestniczył tylko w ultramaratonach o długości minimum 1000 km. I tak jest, że wszystkie kilkanaście dotychczasowe maratony są od 1000 do 300 km. I w tym roku planuję wziąć udział w 4 ultramaratonach o długości 1400, 3600 km, 3100 i 1000 km, tak? I nie uważam tego za coś wyjątkowego, tak? To, co zrobiłem dotychczas, to wręcz mnie zobowiązuje do tego,
że żeby to traktować jako normalną rzecz. W ogóle żadnym jest problemem, są dni wolne, bo jeżeli maraton trwa 10 dni, nikt mi nie każe 10 dni nie jechać, tak? Można to skrócić do 8, maraton 4-dniowy można skrócić do 2 dni. Ale najważniejsze, jeżeli ktoś pozytywnie do tego podchodzi, to nie wierzę, że nie można tak zaplanować czasu, żeby w tym uczestniczyć. A wręcz myślę, że niektórzy właśnie tłumacząc, nie pojadę, bo nie mam wolnego, no to jest oszukiwanie samego siebie i nie wierzę, że jakby ktoś chciał, to naprawdę nie uczyniłby tego, tak? Bo ja zrobię wszystko, żeby być, nie wiem, z tymi osobami na tym maratonie, z danymi w innym i po prostu być częścią tego wszystkiego. Także to jest niejako nie jest mój główny cel, bo podrzędnym celem także jest kontynuowanie dojeżdżania do księżyc ulicowych na terenie całej Polski, których już odwiedziłem bodajże ponad 300 i jeszcze co chwilę nowe powstają. Także to też jest jakaś duża inspiracja dla mnie, bo do każdej muszę dojechać i wrócić. No ale mam jeden taki zasadniczy cel, który jest w głowie mojej od ponad bardzo, bardzo wiele lat, kilkanaście. I być może gdyby nie ten wypadek, to by został zrealizowany. A stało się, jak się stało, inaczej. Trochę mój organizm zmniejszył swoją jakość. No to trzeba było to w czasie odłożyć, ale już myślami jestem przygotowany, bo najpierw muszę sobie to wszystko w głowie poukładać. Na pewno nie będzie to w roku 2024, bo jest to rok przestępny i jest jeden dzień więcej, a ma być normalnie 365 dni. Chciałbym przejechać 100 tysięcy kilometrów w ciągu 12 miesięcy. Do tego właśnie się przygotowuję aktualnie. Bardzo dobrze, że mam jeszcze listę pytań, którą mogę się podeprzeć, bo w tej chwili dosłownie za nie mówiłem i nie wiem, co powiedzieć. No, czapki z głów za takie plany. Naprawdę będę obserwować, będę na pewno kibicować, będę tobie życzyć wszystkiego, co najlepsze, żeby udało się tobie te marzenia zrealizować nie dla samych liczb, ale dlatego, żebyś po prostu się spełnił w tym co czujesz, w tym, co sprawia tobie największą przyjemność. No i widać, że masz do tego ogromną miłość. A gdybyś dzisiaj mógł spakować się z rowerem, to gdzie byś chciał pojechać? No też mam takie marzenie. I dlaczego? Chciałbym przejechać drogę Route 66 z Chicago do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio programy w telewizji zobaczyłem właśnie na ten temat, na temat drogi Route 66. Nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych. Nie wiem, to jest takie uczucie, nie wiem, może inny kontynent, może w końcu inna droga, inna kultura, inne obyczaje, zwyczaje, że to kiedyś w filmach na co dzień widzieliśmy. Ale no tak jest, takie mam uczucie w sobie, bardzo bym chciał, gdybym miał tylko na to czas, bo no, ale warunek jest jeden podstawowy. Nie chciałbym być sam na tej drodze. Chciałbym być z kimś. Właśnie to może być duży problem z kolegą, który tak samo jakby w połowie czuł to, co ja czuję do tej sytuacji, ale nie sam. To jest też taki warunek, że nie chciałbym tej drogi przejechać sam. Co innego tutaj w kraju, nawet w tym projekcie 100 tysięcy, wiem, że to samotność nie, to jest najgorsze. To bycie z tą ciszą, samotnością, brakiem możliwości, nie wiem, odezwania się do kogokolwiek, to jest bardzo trudne, ale być w miejscu, które ma ci dać ogromną radość, w którym chcesz być, no to chciałbym być z kimś z bliskich osób. Oczywiście rowerowych, tak? Spodziewam się, że słuchają nas ultramaratończycy i na pewno też doświadczeni, więc koledzy, no może któryś z was poczuje taką potrzebę, poczuje chęć przejechania Route 66 z Robertem, więc dajcie znać. Jestem bardzo ciekawy, czy
Czy może uda się taki projekt zrealizować w najbliższym czasie? No, pytanie dotyczyło dnia dzisiejszego, więc no, obstawiam, że pewnie akurat no, dzisiaj może się tego nie uda, ale no, może z drugiej strony, kto wie, może jeszcze w ten sam dzień, kiedy będzie premiera tego odcinka, to może ktoś się do ciebie odezwie i uda się zrealizować ten pomysł jak najszybciej, czego życzę tobie z całego serca, żeby rzeczywiście to kolejne marzenie też udało się tobie spełnić. No to mamy na koniec jeszcze ostateczne pytanie. Który rower z twoich 7 jest dla ciebie najważniejszy? Każdy rower nie jest przypadkowo. Ja na dzień dzisiejszy mówię od razu, 8 roweru nie potrzebuję i nie ma takiej możliwości. Każdy spełnia swoje zadanie. Jeden jest do najtrudniejszej jazdy, w najtrudniejszych warunkach, który przyjechał każdą zimę. Wigry 3 wiadomo, to jest powrót do mojego dzieciństwa. Propel, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że Propel, na którym miałem wypadek, wręcz oddał za mnie życie. To też jest cudowne. Inny rower, nie wiem, jest przeznaczony dla mnie do tego, żeby, nie wiem, pobijać prędkości, rekordy czasowe. Wheeler pierwszy, którym przyjechałem Bałtyk Bieszczady. No powtarzam, każdy ma jakieś wyjątkowe znaczenie. Ja sobie tak to tłumaczę, że skoro one mi dają radość, no to ja też ze swojej strony też coś muszę dać. I każdy, ja to czuję, że każdy rower po tym, po sposobie dotykania, dbania o niego, jeżdżenia w dane miejsce sprawia to, że każdy jest przekonany, że to on jest dla mnie najważniejszy. I tego się będę trzymał. One są wszystkie razem, ale każdy z nich osobna jest przekonany właśnie po tym sposobie patrzenia na niego, po sposobie jazdy, po sposobie wykorzystania go w danej chwili i po tym, gdzie je zabieram, w jakie miejsca, wywołuje w nich przekonanie o tym, że to właśnie on jest dla mnie najważniejszy. Każdy rower dla mnie jest najważniejszy. Czyli wszystkie swoje rowery traktujesz jak członka rodziny? No, można tak powiedzieć. Nie mają swoich imion, ale każdy ma... są w 3-4 kolorach i każdy kolor ma dla mnie ogromne znaczenie. Wigry 3 nie może być białe, Góral nie może być czerwony i tak na odwrót, tak? To dla mnie też ma bardzo duży wpływ. To mi daje siłę, to mi daje spokój i zwracam na to bardzo szczególną uwagę i to jest dla mnie bardzo ważne. Super. Robert, bardzo tobie dziękuję za tę inspirującą rozmowę, pełną bogatych doświadczeń i przeżyć. Wierzę w to, że dzisiejsza rozmowa bardzo się przyda, zwłaszcza osobom, które wciąż nie są pewne tego, czy chciałyby spróbować swoich sił w ultramaratonach. Na koniec powiedz jeszcze proszę, gdzie można ciebie znaleźć w sieci? Prowadzę blog rowerowy o nazwie Robert od imienia. Z cyfrą, liczbą 1973, Robert 1973 i to jest główny mój blog rowerowy, na którym opisuję swoje relacje. No wiadomo, kiedyś miałem takie zarzuty, że nie opisuję wycieczek 300 kilometrowych, a nawet dalszych, no bo czy codzienne zwykłe jazdy minimum 100 kilometrów, no bo dla mnie to jest, no raz, że nie mam czasu, drugie, że no Nie mam aż w sobie tyle emocji, żeby każdy nie opisywać, który traktuje normalnie, tak? Ale te wszystkie główne wydarzenia są bardzo szczegółowo wypisane, a zwłaszcza lądowanie na Księżycu w roku 2019. No to są zdjęcia, tam można zdjęcia obejrzeć i są szczegółowe relacje. Ten blog, o którym mówisz, jest na portalu bikestats.pl, tak? Tak, tak. Czyli robert1973.bikestats.pl. Super. Bardzo się cieszę. Raz jeszcze tobie dziękuję, Robert, za to, że znalazłeś dla nas czas na tę przewspaniałą, pełną inspiracji, pełną takiego silnego przekazu, też motywacyjnego do tego, żeby się nie poddawać, żeby próbować, żeby iść naprzód i żeby w tych przeciwnościach losu wciąż zachować spokój i szukać wewnętrznej siły do tego, żeby udowodnić sobie, że to jeszcze nie jest koniec świata. Dziękuję tobie, Robert. Dziękuję tobie bardzo serdecznie. No, dziękuję również.
No i jak? Jestem bardzo ciekawy, czy się podobało, bo mnie bardzo i nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo zmotywowany do tego, żeby jeździć jeszcze więcej. Pamiętajcie, że notatki do tego odcinka znajdziecie na stronie internetowej długidystansrowerem.pl/podcast/57. Myślę, że tam parę informacji się znajdzie, a na pewno znajdziecie tam link do strony, o której mówił Robert, czyli do jego bloga, w razie gdybyście chcieli śledzić jego poczynania. Robertowi jeszcze raz dziękuję za to, że przyjął zaproszenie, za to, że mógł razem z nami podzielić się swoją historią. Zapraszam do obserwowania mojego profilu na Instagramie. Znajdziesz mnie tam jako Seba on Bike. Zresztą tak samo znajdziesz mnie na Facebooku. Jeżeli podoba ci się ten materiał, powiedz choć jednej osobie z twojego otoczenia, że podcast Długi Dystans Rowerem istnieje i że powinien zacząć go słuchać. Sprawisz mi także wielką przyjemność, jeżeli napiszesz recenzję i zostawisz ocenę mojego kanału na platformie Apple Podcasts. No to jest prośba kierowana przede wszystkim do użytkowników urządzeń z jabłuszkiem. Dlaczego jest to dla mnie ważne? Ponieważ dzięki temu będę mógł dotrzeć do kolejnych osób z tymi wartościowymi i ważnymi dla was treściami. Gdyby się okazało, że nie wiesz jak to zrobić, nie wiesz jak zostawić recenzję, kliknąć gwiazdkę, to napisz do mnie na Instagramie, na Facebooku albo możesz wysłać też maila na adres kontakt@długidystansrowerem.pl. Możesz także nagrać wiadomość głosową. Skorzystaj z przycisku na mojej stronie internetowej i nagraj wiadomość trwającą do 90 sekund. Jest to ograniczenie systemowe. Po wysłaniu ta wiadomość trafi na moją skrzynkę mailową i wykorzystam ją w następnej audycji. Tu oczywiście warto, żebym wspomniał, że tym samym wyrażasz zgodę na to, żeby twój głos pojawił się w audycji i został opublikowany, udostępniony dalej. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze raz zmotywowani do tego, żeby działać. Sezon się zaczyna, już mamy za chwileczkę kwiecień, coraz cieplej się robi, wiosna już nas wita i do nic, tylko wsiadać na rowery, jeździć, trenować albo i nie trenować, cieszyć się z tego, co możemy oglądać własnymi oczami, jeździć i się po prostu tym cieszyć. Dziękuję wam za dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!